Krzysztof Piesiewicz, kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry. Witam. Serdecznie. Niegdyś adwokat, wieloletni senator, scenarzysta, a dzisiaj? Dzisiaj jestem po napisaniu książki z Michałem Komarem. I próbuje pan tą książką dokonać reinkarnacji? Próbuję tą książką opowiedzieć 60 parę lat, od kiedy jestem na świecie. Od kiedy się urodziłem tutaj w gruzach w Warszawie. I chciałby pan, żeby po tej książce Krzysztof Piesiewicz już nie był, przepraszam, że to przypomnę, ale takie cały czas są tytuły na pański temat, senatorem w sukience? Znaczy nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, w której ktoś mnie ubiera nieprzytomnego w sukienkę, tak? Ale chciałbym również przez tą książkę przypomnieć ważne momenty, w którym przyszło mi być. Fantastycznych ludzi, których poznałem, ciekawych, którzy naznaczyli historię tego kraju. Przypomnieć moich wychowawców, patronów oraz przypomnieć naprawdę dosyć ważne momenty. Boi się pan, że zostanie pan po wsze czasy zapamiętany jako człowiek, który uległ szantażowi? Nie, bo ja nie uległem szantażowi. W momencie, kiedy pojawił się pierwszy szantaż, ja zawiadomiłem policję, współpracowałem z nią i oni zostali złapani na gorącym uczynku. Informacja o tym, że pan przekazał 500 000 złotych szantażystom, to nieprawda? Przepraszam bardzo, ja bym uczynił dzisiaj to samo. Przyszli i zaproponowali mi sprzedaż płyty. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się szantaże, że jeżeli czegoś nie zrobię, to zawiadomią media, zawiadomiłem policję, współpracowałem i zostali złapani, osądzeni. Nie wiem, czy odbywają karę, czy już odbyli karę. 1,5 roku więzienia. I tak to wygląda. Ale dlaczego człowiek, który jest doświadczony życiowo, który wie, jak takie sytuacje się kończą, płaci za taką płytę? Wie pan co, ja wolę rozmawiać o tej książce, bo ona jest ciekawsza od tego, co było. Natomiast odpowiem panu. Dzisiaj wiem i nie myliłem się i wtedy wiedziałem, że przecież ja się obudziłem nieprzytomny. Były otwarte drzwi. Oni wyszli. Ja nie wiedziałem, co się tam działo. Ja się obudziłem usmarowany szminką, że to nie mogę o tym mówić dużo, ponieważ sprawa się toczy, jest przy drzwiach zamkniętych i wiedziałem o tym, że jeżeli ta płyta wpadnie w jakiekolwiek ręce, wiedziałem, co się będzie działo. Wie pan, ja nie tylko byłem odpowiedzialny za siebie, ja byłem odpowiedzialny za instytucje, które prezentowałem, za to, co napisałem, za moich przyjaciół, z którymi współpracowałem. Ja chciałem to zamknąć. Wie pan co, ja nigdy nie przywiązywałem dużej wagi do się tak mówi, do szmalu. To znaczy, ja oddałem wszystkie pieniądze po to, żeby mieć spokój. Ale dlaczego pan ich nie pogonił? Dlaczego pan nie powiedział, nie ze mną te numery? Panie redaktorze, pan doskonale o tym wie, że pogonienie ich to nie jest zatrzymanie, ponieważ nie ma takich ludzi w Polsce, którzy potrafią w określonych momentach, z różnych przyczyn, stanąć po prostu po stronie ofiary, a nie po stronie sensacji. Bo pan ma żal do mediów, że dało się wciągnąć w tę grę z szantażystami. To, wie pan, ja nie wiem, czy ja mam żal, ale dzisiaj jest wiadomo po tym wyroku, że niektóre media weszły w kooperację z kryminalistami. To jest po pierwsze. A po drugie, wie pan, ja wtedy, kiedy byłem nieprzytomny prawie, leżałem w pokoju, potem znalazłem się w szpitalu, miałem takie poczucie, jak gdyby ogromna ilość osób stanęła po stronie tych, którzy zostali złapani na gorącym uczynku. Pan mówi, pojawiają się w tej mojej sprawie różne ciekawe postaci. Jakie postaci? W mojej sprawie? Tak. Pan sugeruje, że to jest zemsta, że to jest akcja rywali politycznych? Ja wszystko, co miałem do powiedzenia, to jest na tych 6 kartkach ostatnich w tej książce. Na razie. Toczy się sprawa z pomówienia sprawców. Będzie niedługo zakończona. Toczy się przy drzwiach zamkniętych i to dobrze, bo ja w tej książce piszę o tym, że ta pani, która była główną sprawczynią tego, już po zatrzymaniu była pod moim domem i wrzeszczała, tu będą wszystkie telewizje świata. Także nic nie mam więcej do powiedzenia na razie. To trzeba opisać sekwencja po sekwencji, zdarzenie po zdarzeniu. Bo w tych sugestiach o ciekawych postaciach pan sugeruje, jakby to była na przykład zemsta Służby Bezpieczeństwa po latach. Nie wiem. Panie redaktorze, to wszystko trzeba, wszystkie te włosy trzeba rozplątać, te wszystkie supy trzeba rozplątać.
rzeczywiście dziwne postacie się pojawiały w tym październiku i listopadzie 2009 roku, rzeczywiście. A uważa pan, że to, co się stało, dyskwalifikuje pana jako polityka? Wie pan co, ja myślę, że każda osoba mogłaby się znaleźć w takiej sytuacji. Ta osoba, którą poznałem, robiła na mnie dobre wrażenie. Muszę panu powiedzieć, że często nie rozumiałem, ale cały czas wydaje mi się, że to wynikało z jakiegoś tyranii chwili, z emocji, bo były reakcje różnych ludzi dziwne, ale na przykład jak się rozpoczął proces sprawców tego całego incydentu kryminalnego, to jedna z pana koleżanek, stojąc przed sądem, mówiła o tym, że senator spotykał się kilkanaście razy. Nie, ja tę osobę spotkałem dwa razy, potem było dwa miesiące przerwy, było ośmiotygodniowe przygotowywanie. Ale jakoś jej pan zawierzył, zaprosił pan ją do siebie do domu. Tak, proszę pana, wczoraj udzielałem wywiadu pana koleżance i robiło na mnie takie same wrażenie jak ta pani. Ale uważa pan, że ta akcja była od początku do końca zaplanowana przeciwko panu? No to, że ona była zaplanowana, to jest bezsporne. Tylko czy pan był jej przypadkową ofiarą? Polowano na jakiegokolwiek polityka? Nie znam na to odpowiedzi. I nie ma pan przekonania, żadnego poczucia? To znaczy, mogę przeprowadzić pewien wywód i wskazać na pewne osoby, które oprócz tych sprawców kręciły się koło mnie w tamtym czasie. Ale panie doktorze, błagam, to jest ciekawa książka. Ja napisałem ciekawą książkę o ciekawych ludziach, o wspaniałych ludziach. I ja o tej sprawie jeszcze będę mówił. A chciałby pan wrócić? Muszę złapać do tego dystans i ona musi zostać osądzona, opisana. Jeżeli na przykład ja dzisiaj mówię panu, że ją widziałam dwa razy, to ustalił w dwóch instancjach niezawisły sąd. I to jest bezsporne. Są w panu myśli, żeby wrócić do polityki? Czy ja o tym myślę? Ja się muszę w środku poukładać. Niech pan mi wierzy. Jedna rzecz na pewno się stała po tej całej aferze. Mojej aferze. Że ja ostrzej postrzegam rzeczywistość. Wyraźnie widzę pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Wyraźnie widzę, jak zmienił się świat, jak zmieniły się relacje międzyludzkie, jaka jest atrofia empatii. Przecież, niech pan zwróci uwagę, przez kilka miesięcy osądzano mnie na podstawie fotografii, na podstawie 65 lat mojego życia i mojej działalności. Mówiono o fotografii, a nie o człowieku. Ale czy za atrofię empatii uznaje pan też na przykład wypowiedź premiera, który mówi, nie będę bronić zachowań senatora Piesiewicza, bo one są nie do obrony? Ja panu coś powiem. To było na początku grudnia. Jestem przekonany, że premier nie był poinformowany do końca o wszystkich elementach tej sprawy. W zasadzie nie mówiło się nic o bandziorach, a mówiło się wyłącznie o zdjęciu. To jest po pierwsze. A niech pan sobie wyobrazi, że tego samego dnia, kiedy premier się wypowiedział, otrzymałem list od profesora Bartoszewskiego, który się kończył tym, że ma do mnie zaufanie i czeka, aż się oczyszczę z tej sprawy. A pan się dzisiaj uznaje za oczyszczonego z tej sprawy? Nie do końca. Muszę nad tym pracować. Przy czym chcę, żeby pan również wiedział, że to nie jest tak, że ja nie poczuwam się do żadnej winy. Ja uważam, że powinien być bardziej czujny. I na tym polega moja zmiana stosunku do rzeczywistości. Zmienił się świat przez te dziesiątki lat, w którym ja funkcjonowałem. Muszę być bardziej ostrożny. Jestem mniej ufny. U mnie ufność i pewnego rodzaju, w cudzysłowie, naiwność była moją siłą całe życie. Przecież kiedy wkręcałem się w bardzo trudne sytuacje, to również wynikało z pewnej ufności do świata, do ludzi, którzy za mną staną. Krzysztof Piesiewicz, dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo.